Przerywamy program. Przy mikrofonie Tomasz Olbratowski. Polska Kronika Radiowa. Oto zdrowy śpień narodu śpiewa od wczoraj z radością. Siekiera, motyka, kamień z procy nam Bruksela nie podskoczy. Skąd ta radosna pieśń z serc płynącej oczywiście z gardeł? Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, że nasza konstytucja jest ważniejsza niż unijne prawo. Oczywiście znalazły się wrogie elementy, którym nie w smak polskie wierzby szumiące nad ruczajem. Ta gleba spowita krwią przodków, obcy im wysiłek patriotów z rządu walczących o samoustawienie. Oto by dzięcielina dalej pałała jak świeżo popijany żytem na tych pagórkach, przepasanych gruszą jedną czy drugą. Oto przeniewierca Tusk namawia buntowników na wiec w Warszawie w proteście przeciwko wyrokowi naszego polskiego trybunału. Te wrogie koła twierdzą, że jest to pierwszy krok do naszego wyjścia z Unii. Co za hańbiąc hipokryzja. Najpierw krzyczeli konstytucja, konstytucja, a teraz konstytucja im się nie podoba. Skoro Unia jest niezgodna z polską konstytucją, to nie mamy innego wyjścia jak wyjście. Wrogowie pomijają fakt, że Trybunał nie stwierdził, że unijne pieniądze są niezgodne z konstytucją. Są zgodne, co napawa optymizmem. Z Unii wyjdziemy, ale unijne dopłaty zostaną. Będziemy wolni i bogaci. Zacytujmy dalej pieśń zdrowego ćpienia. Siekiera, motyka w tekście spacja, skończy się ta okupacja. Albo siekiera, motyka i pół słońca pokopało was do końca. A nie, to wrogowie tak o trybunale śpiewają. Pomilczmy to minięciem.